Księże Jerzy, chciano Twoje imię wymazać na zawsze. Chciano zabić nadzieję. Dlatego skrępowanego, pobitego, powiązanego z worem kamieni wrzucono do Zalewu Włocławskiego. Ale Bóg jest większy. Świat przychodzi do Twojego grobu. Jan Paweł II, premierzy, prezydenci i z potrzeby serca już miliony. Chcemy na Twoje życie spojrzeć w świetle życia Jezusa Chrystusa, w świetle Jego Ewangelii. Bo tu znajdziemy odpowiedź, dlaczego Twoje imię jest już na wieczność. Dlaczego żyjesz wiecznie. Chociaż tu na ziemi, zamęczony, maltretowany. Perykopa tej Ewangelii, której wysłuchaliśmy, ona jest ze świętego Jana i mówi o zdarzeniu poprzedzającym mękę i zmartwychwstanie Chrystusa. Na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, a nazajutrz wyruszył do Jerozolimy i wielki tłum był na ulicach i wołali Hosanna synowi Dawidowemu. Wśród pielgrzymów byli Grecy, to oni się zwrócili do Filipa. Takie imię greckie, być może gdzieś z pochodzenia był Grekiem. Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. W tym znaczeniu, że chcieli z Nim porozmawiać. Udał się Filip i Andrzej z tą prośbą. Nie wiemy, jaka była potem odpowiedź i co się dalej działo, ale Pan Jezus, słysząc tę prośbę, powiedział słowa: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Uwielbienie Syna Człowieczego. Oto tak określa Pan Jezus godzinę swojej męki, śmierci na krzyżu i zmartwychwstania. Godzina uwielbienia. I wiemy, że to była godzina Jego śmierci na krzyżu, bolesna, tak, że dramatycznie modlił się słowami psalmu: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ale przecież Ojciec był z Nim. Ale jako człowiek tak cierpiał. Godzina ciemności. Ale ta godzina była też godziną zbawienia. Bo oto Pan Jezus wyjaśnia swoim uczniom, że jeśli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Jeśli obumrze, przynosi plon obfity. A więc Jego śmierć była obumarciem za ludzkie grzechy. Jak ziarno rzucone w ziemię obumiera. On też obumarł. Oddał z miłości życie. I ta śmierć przyniosła błogosławione owoce, bo nasze odkupienie,
zwycięstwo nad grzechem, otwarcie bram raju dla tych, którzy za nim idą. Gdy na grobie się modlił Jan Paweł II, to też potem wpisał te słowa. Oby ta śmierć księdza Jerzego była, przyniosła tak błogosławione owoce, jak śmierć Jezusa. On odpowiedział na to wezwanie, które Chrystus powiedział po tych słowach: a kto chciałby mi służyć, niech idzie za mną. I poszedł ksiądz Jerzy za Jezusem. W rodzinnym domu, pobożnym, gdzie się modlono, gdzie świętowano niedzielę, 5 kilometrów do kościoła, ministrantem był. Potem seminarium. I by zniechęcić tych powołanych, powołują ich do wojska. Tam on, wierny swoim przekonaniom, mówi różaniec, zostaje napiętnowany, musi przeżywać różne kary, które mu wyznaczają, ale to nie osłabia jego wiary, jego powołania, tylko jeszcze umacnia. A potem wiemy, święcenia i ta posługa kapłańska w czasach głośnych strajków, gdzie jest i kapelanem w hucie, gdzie jest też kapelanem służby zdrowia, i wtedy miałem tę możliwość poznać księdza Jerzego. 2 razy. Raz w Niepokalanowie, gdzie odbywały się zjazdy duszpasterzy służby zdrowia, i właśnie przyjechał pierwszy raz też na to spotkanie ksiądz Jerzy. Mówiono, że jest kapelanem służby zdrowia w Warszawie, że dokonuje się w Warszawie takie wielkie ożywienie tego duszpasterstwa. A drugi raz na Jasnej Górze, bo co roku w maju odbywała się pielgrzymka służby zdrowia na Jasną Górę. Tam też tutaj jeździliśmy, z tej parafii były też pielęgniarki, które wtedy jeździły. I też wtedy były, gdy był ksiądz Jerzy, z tą dużą grupą warszawską, która wtedy miała swój dyżur, jak mówiono. Ona przygotowywała liturgię i wszystkie inne sprawy związane z tą pielgrzymką na Jasnej Górze. Ale spotykał się z różnymi trudnościami. Tak jakoś widziano w nim wielkie zagrożenie, a przecież to Słowo Boże, które głosił, było prostym wykładem Ewangelii, przybliżaniem tego wymiaru społecznego Ewangelii, który wyrażał się w trosce o człowieka, o jego prawa, o sprawiedliwość. A tyle nienawiści do niego w środkach przekazu, tam w Warszawie, w tej parafii, gdzie był rezydentem, gdy słuchałem tych wszystkich ataków na niego, to mówiłem, to nieprawdopodobne. On raczej takiej delikatnej postury, tym głosem delikatnym mówił, tyle miał w sobie życzliwości, żeby on właśnie był tym, o kim te środki przekazu relacjonowały i tyle nienawiści do niego siały.
To wszystko było wielkim zagrożeniem dla niego. No tak, teraz mamy możliwość, że właśnie zbiega się to wprowadzenie tutaj relikwii z tym filmem, który nadaje program pierwszy telewizji. I widzimy tę całą atmosferę, w której żył, w której duszpasterzował. Atakowano więc go w prasie, radiu, telewizji. Był śledzony cały czas. Próbowano go zastraszyć. Wrzucano do mieszkania cegły z materiałem wybuchowym. Dręczony był anonimami. A on zło dobrem zwyciężał. A on był wierny temu, co powiedział w Bydgoszczy, gdy już był, czy raczej gdy ostatni raz już odprawiał mszę i prowadził różaniec. Mianowicie że nie bójcie się, ale najważniejsze, nie dajcie się zwyciężyć nienawiści do innych. Nie dajcie się zwyciężyć nienawiści do innych. Zło dobrem zwyciężaj. I ta chwila ciemności przyszła, ciemności czy mocy ciemności, bo aresztowany, wspominał ksiądz Romuald Biniak, który był wtedy proboszczem w parafii Polskich Braci Męczenników, że prosili go, by mogły mu towarzyszyć przynajmniej dwa samochody osobowe. A on mówił, nie potrzeba. Z wszystkiego rezygnował. Nie potrzeba. No i wiemy, że wtedy został zatrzymany i katowany i zabity. Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. I w tej godzinie męki Chrystusa, w tej godzinie Jego konania, Jego wielkiego cierpienia, aż do tego wołania dramatycznego, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Ale Pan Jezus mówi, że ten, kto chce iść za mną i mu służyć, to ma za nim iść. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. W ostateczności przyjdzie zwycięstwo. Chociaż może nie takie, jakbyśmy po ludzku czasem oczekiwali, bo Bóg jest większy i widzi więcej i więcej chce dać. I on potem zaczyna, gdy mu zaufamy i doświadczymy tej bezsiły, bezradności, on zaczyna działać. Jak zachęca psalmista, złóż swą troskę na Pana. On sam będzie działał. I wtedy zaczął działać Bóg. Bo oto odnajdują ciało. Bo oto cała Polska poruszona. Bo oto Polska się modli. I Polska wyznaje wiarę
i domaga się wolności. Złóż swą troskę na Pana, on sam będzie działał. I ten pogrzeb, gdzie niezliczone rzesze wiernych. I spełnia się to, czego tak pragnął Ojciec Święty Jan Paweł II, modląc się przy grobie, ażeby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie. I to dobro stale wyrasta. Miliony tam przybywają. Miliony. Mówił ojciec Bartoszewski, który jest w tym procesie kanonizacyjnym i między innymi on bierze udział w procesie kardynała Wyszyńskiego, że kult księdza Jerzego rozszerzył się po całym świecie. Jest dużo niezwykłych łask, które ludzie otrzymują przez jego wstawiennictwo. Jest wielkim orędownikiem. A kto chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie mój sługa. I to się stało. Jest wyniesiony do chwały ołtarzy i uczci go mój ojciec. My dziś w tym uczczeniu błogosławionego Jerzego uczestniczymy. Dany nam jest jako wielki orędownik, ale także dany nam jest jako wzór życia. Po latach od tych tragicznych chwil, które już przeminęły, ale też te chwile przeniknęły nasze serca wtedy grozą, ale jednocześnie głęboką wiarą. Patrzymy na tę drogę, którą wyznaczył ksiądz Jerzy, którą sam szedł i nam uświadomił, najmilsi, potrzebę poświęcenia, potrzebę oparcia się na trwałych zasadach, aby budować lepszą przyszłość. Nie ma wielkich rzeczy bez ofiary. Zło dobrem zwyciężaj. Amen.